Jeśli tak jak ja jesteście urodzeni mniej więcej w latach 80., na początku 90., a od dobrych 10-12 lat chodzicie na przeróżne konferencje, to jak widzicie napis Wolność Finansowa, jest duże prawdopodobieństwo, że łapiecie się właśnie za portfel, bo zaraz ktoś wyjmie marker, zacznie coś malować, zapyta się, czy chcecie być bogaci, wy pokiwacie głowami, że chcecie być bogaci, a ta osoba powie, że to jest bardzo łatwe. Po pierwsze, można kupić książki. Książki są na stoisku po lewej. Po drugie, można kupić szkolenia. Szkolenia są na stoisku po prawej. Później trzeba kupić tylko 20 kawalerek na wynajem i mamy to. Wolność finansowa jak na dłoni. Ja celowo troszeczkę przejaskrawiam, ale będąc na naprawdę dziesiątkach konferencji i zajmując się edukacją finansową już od kilkunastu lat, zauważyłem, że wolność finansowa jako pojęcie w Polsce jest takim pojęciem, które ma kiepski PR i jest przyklejane do różnych produktów. To jest jeden problem. Ale drugi problem, ono jest traktowane jako taki cel. Że to już wolność finansowa to jest absolutny cel i jak już się ją osiągnie, to już jest wszystko. To już nic więcej tam nie ma i nie trzeba. I ja przychodzę dzisiaj z ideą, żeby postawić to trochę na głowie. Bo wolność finansowa to absolutnie nie jest cel. To jest nic innego jak narzędzie. Zresztą wyobraźmy to sobie, albo ja sobie tylko to wyobrażę, bo to przykra wizja, wy sobie tego nie wyobrażajcie. Jestem na łożu śmierci. No, powiedzmy, że przebiję prognozy GUS-u, to będzie za 50-60 lat, tak optymistycznie, ale jestem na tym łożu śmierci i proszę moją żonę, kochanie, przyprowadź dzieci, wnuki, otworzymy komputer, odświeżymy jeszcze raz razem saldo konta. No tak sobie to wyobrażacie. No, to jest wolność finansowa stawiana jako cel. Przecież to jest coś okropnego. To jest najgorszy scenariusz, jaki można sobie wyobrazić. Cele mogą być piękne. To może być posiadanie tej kochającej rodziny. To mogą być ci przyjaciele, z którymi mamy różne przygody przez całe życie. To może być chęć zapisania się na kartach historii. Albo chęć zrobienia jakiegoś wynalazku, który zmieni świat. No, moglibyśmy tak wymieniać i wymieniać i pewnie każda osoba tu na publiczności ma jakiś taki cel, który tę osobę napędza, że wstajemy rano i żyjemy na 100% tego dnia. Ale to na pewno nie jest wolność finansowa. Wolność finansowa to nic innego jak narzędzie. I w trakcie tych najbliższych kilkunastu minut postaram się pokazać wam te pierwsze kroki, jakie trzeba postawić, żeby w ten sposób zacząć wolność finansową traktować. Jako takie narzędzie, które może z wami pracować. Ja wychodzę z takiego założenia. Ja w poniedziałek zajmę się swoją robotą. Ja mam akurat dwie firmy, więc generalnie mam sporo do roboty, ale idę powiedzmy do tej symbolicznej pracy, pracuję, przynoszę jakąś dniówkę. No i co? I moje pieniądze, moje oszczędności, mój kapitał. Ja nie chcę, żeby one siedziały w domu i grały na konsoli. Ja chcę, żeby one też pracowały. Ja idę robić dniówkę i moje pieniądze też idą robić dniówkę. I to jest początek definicji wolności finansowej, bo to musi trochę potrwać, żeby zaskoczyło. Ja idę robić dniówkę, dorabiam więcej pieniędzy, dorzucam do tego mojego narzędzia, które jest koło mnie, żeby ono miało większy kapitał. I ono pracuje na rynkach finansowych w przeróżny sposób. Nawet te wspomniane nieruchomości to daleka droga. Na razie one na rynkach pracują. Żebym ja przynosił dniówkę, one przynosiły dniówkę. I pewnego dnia, no pewnie to potrwa ileś lat u niektórych, kilka lat u niektórych, kilkanaście, u niektórych jeszcze więcej. Ja przyniosę dniówkę, a to moje narzędzie przyniesie większą dniówkę od mojej. I tu zaczyna się piękna historia wolności finansowej, kiedy traktujemy to jako narzędzie, które pomaga nam w tym, że my realizujemy zupełnie inne cele. Ja pokażę wam kilka rzeczy dotyczących tego, jak możemy zaimplementować tę ideę w swoim życiu codziennym, ale jestem blogerem finansowym, więc muszą być jakieś liczby. Muszę wam pokazać jeden eksperyment, który jest przeprowadzany trochę na nas, ale tutaj będziemy mówić o Amerykanach. Ja to obserwuję i pewnie za rok, za dwa będziemy sobie to aktualizować. W 2020 roku każdy wie, co się wydarzyło. Ktoś zjadł nietoperza, później świat stanął na głowie i nie może wrócić do pierwotnej formy. I ta sytuacja trwa. Niektóre ja tak trochę żartuję, ale no wszyscy wiemy, że sytuacja jest niesamowicie poważna i zdrowotnie będziemy odczuwać te konsekwencje wiele, wiele lat, ale będziemy je też odczuwać finansowo. Niektóre kraje cofnęły się gospodarczo o 5, 6, 7 lat, niektóre o kilkanaście. Jak patrzyłem na dane na przykład z rynku pracy, to w ubiegłym roku można było je porównać do sytuacji sprzed 100 lat, w czasie wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych. To jest niebywałe. I jak mamy taką wielką wyrwę w gospodarce, to trzeba gigantyczne działania pomocowe, żeby to było adekwatne. Tak jakby wielką dziurę musimy zasypać wielką górą pieniędzy. Taki był plan. I przyjrzymy się teraz sytuacji Stanów Zjednoczonych, które chciały zasypać gospodarkę amerykańską gotówką, żeby ta gotówka jak najszybciej wróciła do obiegu, żeby jakoś podnieść tę gospodarkę. Tak pomyśleli amerykańscy rządzący, bankierzy centralni, no bo Amerykanie wiadomo, kraj, który jest oparty w dużej mierze na konsumpcji,
A jak jest oparte na konsumpcji, no to Boże Narodzenie, wiadomo, celebrujemy z rodziną, religia, prezenty, Halloween, chcemy najlepiej oswoić zjawisko śmierci, co robimy? Stroimy mieszkanie, kupujemy dużo cukierków. Mógłbym tak wymieniać i wymieniać. Zawsze jest w Stanach powód do tego, żeby kupować. No to jest kwintesencja konsumpcji amerykańskiej. Więc co najlepiej zrobić? Dać Amerykanom pieniądze. Oni je wpuszczą do gospodarki. Tak zrobiono, gigantyczny pakiet, największy w historii, wpuszczono w obieg amerykańskiej gospodarki. $1200 dostał Amerykanin, żeby jakoś przetrwać. 29% Amerykanów wydało te pieniądze tak, jak chcieli tego politycy i bankierzy centralni. 36% stwierdziło, że o, hola, hola, ja teraz pierwszy raz w historii mam oszczędności i ja chcę mieć ich jeszcze więcej. To jest ten niesamowity eksperyment, który trwa w Stanach. Jak pogrzebiecie w danych, to się okaże, że w 2020 roku miliony ludzi po raz pierwszy w życiu mają oszczędności w Stanach. Bo oni zawsze byli od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, byle tylko przetrwać, czasem jeszcze z pomocą karty kredytowej, a teraz oni nie dość, że mieli ograniczony konsumpcjonizm, bo mieli lockdown za lockdownem, to jeszcze bardzo często zapomogi, ta pomoc państwa była wyższa niż zarobki w pracy, które wcześniej mieli. To jest niesamowita sytuacja. A 35% poszło jeszcze o krok dalej i stwierdziło, że poluźni sobie trochę tę pętlę finansową i spłaci długi albo nadpłaci kredyt hipoteczny. 70% Amerykanów zrobiło inaczej niż chciał rząd i banki centralne. Wykorzystali pieniądze jako narzędzie. Strasznie jestem ciekaw, jaki będzie efekt tego eksperymentu, bo dużo większy pakiet socjalny już się teraz szykuje i został podpisany, uchwalony przez kongres, więc ten eksperyment trwa dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku. Ale eksperyment eksperymentem, dane danymi. Ja obiecałem, że przekonam was do tej idei, że wolność finansowa może być narzędziem i że jest kilka kroków, które można tu i teraz wykonać, żeby zacząć podchodzić do tego tematu na serio. Po pierwsze, trzeba sobie zdefiniować, co to znaczy być bogatym i wyrzucić sobie z głowy takie proste połączenie. My uwielbiamy takie proste połączenia w mózgu, że zielone to przechodzimy przez przejście, czerwone jest stop. No, każdy to kojarzy i mózg tak lubi reagować szybciutko. Więc bardzo często łączymy sobie te rzeczy szybko, ale niekoniecznie pasujące. I bardzo często mówimy, że ktoś jest wolny finansowo i bogaty i to jest to samo. Absolutnie tak nie musi być. Można być bogatym i nie być wolnym finansowo, można być wolnym finansowo i nie być bogatym. Można wyglądać na bogatego, ale absolutnie nie być bogatym. Można mieć strasznie duże długi, ale wyglądać na bogatego. Jak te dwa pojęcia rozłączymy i zadamy sobie pytanie, co to znaczy być bogatym, jak my chcemy być wolni finansowo, to jest zupełnie inna bajka. Ja mogę wyleczyć wszystkich z definicji bycia bogatym, jak sięgniemy po tę polską definicję. Wystarczy przyjrzeć się na podatki. Drugi próg podatkowy jest od 85 tysięcy złotych dochodu rocznie. Jak przekraczacie 85 tysięcy złotych rocznie dochodu, to jesteście zamożnymi Polakami. Genialny mechanizm, ta kwota nie zmieniła się od kilkunastu lat, więc co roku coraz więcej Polaków płaci coraz większe podatki i co roku jakiś polityk może pójść na mównicę sejmową i powiedzieć, że sukces, coraz więcej Polaków jest zamożnych. Genialny jest ten system, naprawdę. Ale najważniejsze jest to, żeby wolność finansową wyliczyć do siebie, żeby nie czepiać się tego pytania, bo komuś wystarczy 1,5 miliona i on nigdy już więcej nie będzie musiał nic robić. To narzędzie mu wystarczy, bo to jest adekwatne do jego potrzeb. Ktoś inny powie, że w innym kraju za 1,5 miliona to sobie kawalerki nie można kupić. I jeden i drugi będzie miał rację. Więc patrzymy na wolność finansową tylko i wyłącznie indywidualnie do siebie. Nie ma znaczenia, ile ma sąsiad. Były takie badania, kto jest bogaty w Polsce, to trzeba mieć więcej niż sąsiad. Straszne to było badanie. Nie przytaczałem go tutaj, to złe wnioski. Punkt drugi, trzeba znaleźć sobie grupę wsparcia. To jest duża grupa, jak widzicie na tym zdjęciu, ale generalnie chodzi o to, żeby nie być kosmitą w towarzystwie, żeby uświadomić sobie, że więcej ludzi podchodzi do finansów w ten sposób. Bo może tak być, że będziemy jedynymi ludźmi, którzy wychodzą z takiego założenia, rodzina nas nie rozumie, znajomi nas nie rozumieją, że to w ten sposób budujemy nasz kapitał. Jasne, okej. Okay. Trzeba sobie znaleźć taką grupę wsparcia. To jest taki abstrakcyjny przykład, ale w 2018 roku byłem na walnym zgromadzeniu spółki Berkshire Hathaway, to jest spółka Warrena Buffetta. O Warrenie Buffettie na pewno słyszeliście, bo w ostatnich dniach dołączył do elitarnego grona 5 gości, którzy mają majątek wyceniany na ponad $100 miliardów. Jest to najwybitniejszy inwestor na świecie i on z walnego zgromadzenia akcjonariuszy zrobił święto kapitalizmu. W 2018 roku było nas tam 42 tysiące ludzi z całego świata. Przyjechaliśmy słuchać o giełdzie. A ja stoję o 6 rano w kolejce, bo 42 tysiące ludzi przyjechało, a 20 tysięcy krzesełek jest na hali. I nie ma większej hali w Nebrasce. Drugi punkt jest taki, że po kilku godzinach już jest na tej sali, ale najważniejsze, co się z tego wynosi, to rozmowy w tych wielkich kolejkach, bo ci wszyscy ludzie myślą podobnie.
oni też traktują kapitalizm, rynki finansowe jako narzędzia, które im pomagają w realizacji celów. Tylko tyle i aż tyle. A to spotkanie generalnie można oglądać za darmo online co roku, więc nie ma co się przejmować, że trzeba lecieć do Omaha. Po prostu polecieliśmy tam z kolegą, bo podobno nikt w Polsce jeszcze tego wcześniej nie zrobił. Ja mam taki trigger, jak słyszę to zdanie, więc samo się prosiło. Parę dni w Nebrasce, zawsze w kolejkach, ale największa wartość dodana to jest uświadomienie sobie, że ta grupa wsparcia jest naprawdę duża na całym świecie, tylko trzeba poszukać. No dzisiaj w tych warunkach pandemicznych mamy fora internetowe, mamy blogosferę, mamy przeróżne rodzaje grup, naprawdę jest masa ludzi, którzy myślą podobnie, tylko musimy ich znaleźć. Punkt trzeci, wyeliminować swojego największego wroga. Jak słuchacie różnych teorii spiskowych i nie tylko, no to słyszycie, że zaraz będzie fala gigantycznej inflacji, która nas zdmuchnie. Jest jedna inflacja gorsza od tej inflacji, która jest w danych gospodarczych. To jest inflacja stylu życia. Ona może dopaść każdego z nas. W gospodarce będzie deflacja, a u nas będzie duża inflacja. Chodzi o to, że jak coraz więcej zarabiam, to coraz więcej wydaję. I to jest moja naturalna inflacja, te wydatki idą za mną. A jeszcze jak coraz więcej zarabiam, to mam coraz większą zdolność kredytową. To już w ogóle mogę poszaleć. Jak dostajemy premię od szefa i dobrze jeszcze nie widzieliśmy tych pieniędzy, a lecimy do sklepu wydać je, żeby się nagrodzić, to znaczy, że dopadła nas inflacja stylu życia i trzeba ją opanować, bo jak mamy to, to nie będziemy mogli dorzucać do kapitału, który tu jest naszym kolegą i też idzie do roboty. Jemu trzeba cały czas dorzucać kasę. Trzeba się tego pozbyć. No i trzeba się trochę uzbroić w cierpliwość, bo ktoś będzie budował to narzędzie wolności finansowej 7 lat, bo dużo zarabia i dużo oszczędza, ktoś będzie je budował 12 lat, a ktoś będzie budował 25 i dalej nie zbuduje. No tak to może wyglądać. To wszystko jest niesamowicie indywidualne, ale trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo cierpliwość to jest główny motor napędowy procentu składanego, o którym sobie jeszcze też za moment powiemy. Mamy trzy narzędzia, które właściwie musimy powtarzać i korzystać z nich w kółko, żeby dojść do momentu, kiedy ta wolność finansowa nas satysfakcjonuje, kiedy to narzędzie przynosi już tak solidne dniówki, że w zasadzie my możemy się głównie skupić na tych naszych celach. Zanim te trzy, jedna prawda oczywista, ale myślę, że każdy to wie, ale trzeba to powiedzieć na głos. Trzeba chcieć jak najwięcej zarabiać. Tak jakby, jak mówił Jacek Walkiewicz też na scenach TEDa, stabilizacja to jest bardzo złe słowo w tym przypadku. My chcemy więcej zarabiać. Nieważne, czy jesteśmy na etacie, czy mamy własną firmę, jakby musimy dążyć do tego, żeby zwiększać zarobki, bo samymi oszczędnościami to się po prostu może nie udać. Tu tak trochę biję się w piersi jako bloger finansowy, bo często blogerzy też robią takich masę artykułów, że trzeba wykręcić żarówki na bardziej energooszczędne, trzeba zakręcić kaloryfer i założyć sweter i będzie dobrze. No, będzie okej. I to jest fajne pielęgnowanie takich oszczędnościowych nawyków, ale z tego się dużego kapitału nie zbuduje. To jest tylko podtrzymywanie takich nawyków, ale i tak musimy dążyć do tego, że chcemy więcej pieniędzy zarabiać. Idziemy do szefa po podwyżkę, jak mówi, że nie, no okej, dobrze, to kiedy mogę wrócić do tego tematu? Co musi się stać, żebym tę podwyżkę dostał? Jakby to musi być naturalny drive, żeby te zarobki zwiększać. No i te trzy czynniki, od których możemy zacząć budować. Po pierwsze, oszczędności. To od nas zależy, jaka jest stopa naszych oszczędności. Ja wiem, że jak zarabiamy bardzo mało, mamy dużo wydatków na początku, to jest duży problem, ale generalnie to, czy my oszczędzamy 2%, 12% czy 22% gdzieś docelowo, to zależy od nas. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile rynki finansowe dadzą nam zarobić w przyszłym roku, w kolejnym i tak dalej, ale jesteśmy w stanie wiedzieć, ile pieniędzy my przeznaczymy na te rynki finansowe. To zależy totalnie od nas. Druga rzecz to jest procent składany, który, jak już sobie powiedzieliśmy, on potrzebuje dużo czasu. To jest wszystko fajne, jak trochę się rozpędzi. I ten nietoperz zjedzony przed 2020 rokiem trochę popsuł procent składany, bo efektem domina mamy najniższe na świecie i w historii stopy procentowe. To znaczy, że mógłbym tutaj teraz pokazać wykres z kontem oszczędnościowym, z lokatą czy prostymi obligacjami, no i ten nietoperz efektem domina go popsuł. Bo teraz musimy trochę wyjść na rynki finansowe, a w zasadzie świat nas trochę wypchnął do rynków finansowych. Więc jak ktoś bardzo nie lubi ryzyka, to ten punkt w najbliższych latach może mieć problematyczny. Bo trzeba się trochę zacząć uczyć giełdy, funduszy, jak to w ogóle funkcjonuje na tym świecie, bo bez tego no, możemy oscylować w okolicach 0, minus 1, 1. Procent składany to nasze narzędzie będzie przynosić gorsze dniówki. I trzeci punkt, bardzo często pomijany, ale tak okrutnie pomijany, to jest optymalizacja tych wszystkich procesów. Możemy optymalizować coś w naszej firmie, każdy przedsiębiorca to wie, możemy optymalizować coś w naszej pracy, też już w trakcie ostatnich wystąpień tutaj też było o tym, że można inaczej zarządzać naszym czasem, ale można też optymalizować podatki. W Polsce są dwa rachunki inwestycyjne, dzięki którym można inwestować bez podatku od zysków kapitałowych. Nie cieszą się dużą popularnością, mają słowo emerytalne w nazwie, więc Polaków to mocno strasza. Nieważne, że można przed emeryturą wyjąć te pieniądze, ale emerytalne, ho, 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 wiecie, ukradną. No. To jest naturalny mechanizm
optymalizacji podatkowej. Mamy w Polsce IKE, mamy w Polsce IKZE. Obecne limity są takie, że możemy rocznie odkładać między 20 a 26 tysięcy złotych, które będą zarabiać bez podatku od zysków kapitałowych. W 4 lata wykorzystane te limity to jest 100 tysięcy złotych, które pracuje bez podatku. I to jest naprawdę, nie jest jakiś rocket science, to możecie w wielu formach, to jest tylko taka nakładka, parasol podatkowy, żeby zachęcić nas do oszczędzania na emeryturę. No ale to słowo emerytura nas boli. To olejcie emeryturę, użyjcie tego jako kolejne narzędzie do budowy swojego narzędzia, wolności finansowej. Po prostu, kolejny fajny wynalazek, który przy okazji tutaj jest. No i na koniec, na tamte trzy rzeczy mieliśmy w miarę wpływ. I tego musimy się trzymać. My nie mamy wpływu na to, jak się zamknie rynek amerykański w przyszłym tygodniu, czy będzie znowu jakaś wielka korekta na giełdach, czy ten Bitcoin będzie już za 60-100 tysięcy, czy z powrotem o 90% spadnie. My nie mamy na to wpływu. My mamy wpływ na to, czy będziemy się o tym uczyć, czy będziemy regularnie w to inwestować, czy będziemy jakimiś mikroekspertami w tej swojej dziedzinie. Na to wszystko mamy wpływ i jesteśmy w stanie pomóc temu narzędziu, żeby ta dniówka była w miarę przyzwoita. To od nas w dużej mierze zależy, jak wiele lat upłynie, zanim ten poziom finansowy będzie nas satysfakcjonował. Wszystko tylko i wyłącznie od nas tutaj zależy. I jeśli będziemy się skupiać na tym, to to ma sens, bo jak będziemy się skupiać na tym, czy ze szklaną kulą jutro się otworzy amerykańska giełda, znaczy w poniedziałek już, czy się otworzy na zielono, czy się otworzy na czerwono, to daleko nie zajdziemy. Albo będziemy w tym samym punkcie, jak się spotkamy na jakimś TEDzie za 10 lat. Dalej będziemy się zastanawiać, jak się otworzy amerykańska giełda. Nie, nie o to chodzi. Jest jeden, tak już na sam koniec, efekt uboczny, pozytywny efekt uboczny tego podejścia do życia, że wolność finansowa może być traktowana jako po prostu narzędzie. Ja nie wymyśliłem tej idei pół roku temu, żeby mieć ją na wykłady, czy żeby ją opisywać. Ja naprawdę zgodnie z nią żyję już od dobrych kilku lat. I tak się złożyło, że kilka lat temu mój dziadek podupadł mocno na zdrowiu w ostatnich latach swojego życia. I to był bardzo trudny moment, bo jak jest się starszym, samotnie mieszkającym człowiekiem w Polsce, który ma minimalną rentę albo minimalną emeryturę, to już na początku miesiąca widzimy rachunek za mieszkanie, ile kosztuje jedzenie, ile kosztują leki i już pierwszego dnia miesiąca wiemy, że to się nie uda, że będziemy musieli wybierać. To była tego typu sytuacja. I mając to narzędzie z tyłu głowy, ja stwierdziłem, że dzięki niemu jestem w stanie sprawić, że ostatnie lata życia mojego dziadka będą godne. To narzędzie musiało wolniej pracować, to miało niższe stopy zwrotu, czasem tam nie wpadało nic, ale sami rozumiecie, miałem przywilej, który był, to był ten wybór. Ja mogłem zdecydować. Może i bym zrobił tak samo, tylko teraz nie byłbym na tej scenie i nie mówił o tym, tylko bym był na drugim etacie i spłacał kredyty, które bym zaciągnął, żeby zrobić to samo. Możliwe. Ale ta idea, którą ja naprawdę cały czas praktykuję, ona ma ten piękny efekt uboczny, że mamy wybór. I gdyby mój dziadek dzisiaj żył, to po pierwsze oglądałby to wystąpienie, bo zawsze oglądał wszystkie i mnie strasznie wspierał. Ale po drugie, jakbyśmy się spotkali, to by powiedział, że niepotrzebnie o tych tematach mówiłem. O pieniądzach nie powinno się tak głośno mówić, a szczególnie w jakimś tam złym kontekście. No nie. O pieniądzach w ten sposób się nie powinno mówić. I byśmy się pewnie pokłócili, jak to zwykle robiliśmy. Bo ja jestem blogerem finansowym, a ja specjalizuję się w edukacji finansowej i chodzę z tym przekazem już od wielu lat i będę chodził tak długo, jak mi zdrowie pozwoli. Będę pisał, będę nagrywał, będę robił takie wystąpienia, bo o pieniądzach trzeba mówić. I wolność finansowa, jeśli ma gdzieś zagościć w naszym życiu, to jako narzędzie. I trzeba o tym głośno mówić, że może pieniądze same w sobie szczęścia nie dają, ale mogą zrobić naprawdę dużo dobrego, a czasem mogą nawet uratować komuś życie. Tylko tyle i aż tyle. Tylko trzeba się przestawić, że to nie cel, a narzędzie. I z tym was dzisiaj zostawiam. Dziękuję.